Siema, dziś odcinek troszkę nietypowy, bo pogadamy sobie o moich wymarzonych inwestycjach. Myślę, że warto mieć jakiś taki cel inwestując, na przykład ktoś chce mieć 1000 skrzyni rewolweru, ktoś inny Dragon Lorkę, bo motywuje nas to do ciągłego działania, edukowania się, no i szukania lepszych opcji na ten zarobek. Te moje wymarzone, przedstawione inwestycje nie są najlepsze, bo na ogół skin zrobi gorsze procentówki niż dobrze wybrana naklejka czy kapsuła. Albo też gigadrogie naklejki niekoniecznie są lepsze niż te tanie, kupione hurtowo. Miejcie to na uwadze, no bo z takimi zachciankami, slash marzeniami jest tak, że niekoniecznie one są poparte jakąś logiką. Napiszcie, jakie są wasze wymarzone itemy z CS-a i zaczynamy. Zacznijmy od marzenia, które niedawno udało się spełnić. Ogólnie Cloud9 Holo to no, jedna z moich ulubionych naklejek, jest naprawdę śliczna. Vulkan też jeden z ulubionych skinów. No i udało mi się dorwać takiego crafta, 4 razy C9 Holo. No wygląda to naprawdę obłędnie. Na skin z Monkey, to jest też fajna sprawa. Oczywiście kod Rafikos, jak chcecie to wbijajcie, no bo można takie perełki znaleźć. No i naprawdę jestem fest z tego zadowolony. Ogólnie chciałbym pozgarniać trochę craftów, na przykład taki Slate i na nim różne fajne naklejki, które moim zdaniem są perspektywiczne, żeby sobie się działo, na przykład jakieś Tile'u, jakieś Imperialki, na pewno by się więcej takich znalazło, jakiś Eternal Fire'ek, no tylko to jest tak, że no, akaszem jednym będę grał, więc najlepiej byłoby wiadomo na innych skinach i po prostu, żeby wiecie, moje wymarzone skiny z naprawdę kozackimi naklejkami. Kosą, którą bym chciał, jest Karambit, Fire and Ice Pattern. No, jestem fanem tutaj książek George'a R.R. Martina, Pieśń Lodu i Ognia, no i fajnie by mi to pasowało, więc to jest na pewno takie coś, co bardzo chciałbym mieć. No i Karambit pokręcić, elegancka sprawa. No i marzenie najbardziej odległe z tych wszystkich, no czyli jakaś naklejka z Kato 2K14. Może nie holo, no choć cóż, trzeba marzyć wysoko, nie? Ale po prostu jakaś naklejka z Kato, do tego może nawet w wersji papierowej. To też tak, po prostu, żeby mieć, nie? Potencjalnie jakiś craft, no ale wiadomo, że to nie jest to samo craft z Kato 2K14, a posiadanie naklejki. No i tak sobie myślę, że chyba nie ma więcej rzeczy jakichś, których chciałbym mieć. No na przykład, że chciałbym mieć więcej kapsułek ze Sztokholmu albo z Antwerpu. No dobra, no tylko to wiecie, to bardziej pod profit potencjalny, więc no to czekam na jakieś spadki czy coś. I teraz się cieszę z zarobków na tych, które mam. Potencjalnie będę dokupował w przyszłości, nie? Rozumiecie, myślę, o co mi chodzi. Też jeśli macie jakiś taki cel, na przykład chcę mieć kosę, nie? Zbierać się na tą kosę, macie 500. To rozważcie, czy na przykład lepszą opcją nie będzie, jeśli już macie wypracowane jakieś metody na zarobek, to poczekać na tą kosę, robić sobie większy ten profit, zrobić 7, 8, tysiak, dwa koła. No i wtedy, jak już będziecie mieli tak dużo, relatywnie, od punktu, którego zaczynaliście, to wtedy sobie kupić tą kosę, jak ten wasz budżet będzie dużo większy. Kupić sobie kosę, mieć 1500 i dalej tym rozmnażać, nie? Też na swoim przykładzie, jakbym sprzedał dużą część tych inwestycji, no to mógłbym ten kupić Fire and Ice Pattern. No tylko po co, jeśli wiecie, wybierałem jakieś tam dane inwestycje, myślę, że na spokojnie one oddadzą na CS-a dwójkę i tam w dłuższej perspektywie, no to nie ma sensu, niech one sobie robią ten procent i kiedyś, jak to oczywiście się elegancko pomnoży, no to wtedy będzie można tego karambita na przykład zgarnąć, jak to będzie procentowo już nie taka duża część, cena jego nie będzie taką dużą częścią tego, co mam w ekwipunku. Nagrywam ten odcinek, bo na przykład mnie strasznie motywowało, jak widziałem, że jakiś youtuber ma jakieś fajne koski, fajny ekwipunek, to miałem takie coś, też takie coś chcę, nie? Będę tam robił, będę kminił, żeby kiedyś też takie coś mieć. Napiszcie, bo w sumie bardzo mnie to ciekawi, jakie są takie wasze marzenia. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa pa!